Małgorzata Stec, witam Państwa, zapraszam na wiadomości. A w dzisiejszych wiadomościach zobaczymy i usłyszymy. Będziemy na obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odwiedzimy kilka szkół z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dowiemy się, jak daleko z termomodernizacją Głubczyckiego liceum. Spotkamy się z maturzystami rocznik 1978. Będziemy u głubczyckich strażaków. Będzie wiele ciekawych wiadomości. Zostańcie z nami. 3 września pod pomnikiem czynu zbrojnego odbyła się uroczystość z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szanowni Państwo, dnia 3 września 2018 roku Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach i Urzędem Miejskim w Głubczycach była organizatorem obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana. Nasza uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.15 pod pomnikiem czynu zbrojnego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Głubczycach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Głubczycach, Związków Kombatanckich, Służb Mundurowych, Poczty Sztandarowe, Młodzież Szkolna, Zuchy, harcerze, instruktorzy i nasze przedszkolaki. Wszystkim biorącym udział w naszej uroczystości serdecznie dziękujemy. Dzień 3 września to również dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018-2019. My z naszą kamerą odwiedziliśmy kilka głubczyckich szkół. Odwiedziny nasze rozpocznijmy od Zespołu Szkół Mechanicznych. Dzień dobry, serdecznie Państwa witam w Zespole Szkół Mechanicznych podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018-2019. Mam nadzieję, że młodzież, która skierowała do nas kroki, szczególnie młodzież klas pierwszych, będzie zadowolona ze swojego wyboru. Chciałbym powiedzieć, że w mury naszej szkoły przekroczyło 123 uczniów klas gimnazjalnych, którzy będą kontynuowali swoje zajęcia w klasach pierwszych, a są to następujące klasy. Klasa pierwsza A Technikum Ekonomicznego, klasa pierwsza L Technikum Logistycznego, klasa pierwsza CD Technikum Elektryczne i Technikum Pojazdów Samochodowych, pierwsza I Technikum Informatyczne i klasa pierwsza S Wielozawodowa, w tym klasa ślusarzy. Mam nadzieję, że ci uczniowie będą zadowoleni z wyboru swoich zawodów i również mam nadzieję, że my sprostamy tym wyzwaniom. Rok szkolny, który rozpoczynamy, należy podkreślić, że jest to też szczególny rok dla naszego kraju, bo w listopadzie będziemy obchodzili 100. rocznicę niepodległości naszego państwa i mam nadzieję również, że ta uroczystość przyczyni się do większej integracji naszej szkoły, uczniów, grona pedagogicznego, żeby w sposób należyty uczcić tą uroczystość i to święto. Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny był rokiem spełniania marzeń, wyzwań, ale również realizowania swoich postanowień. Serdecznie dziękuję. Następną szkołą była Szkoła Podstawowa nr 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głubczycach uroczystą inaugurację roku szkolnego 2018-2019 rozpoczęła o godzinie 9. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego zebranych uczniów, licznie przybyłych rodziców i nauczycieli przywitała dyrektor szkoły pani Bożena Majka. To drugi rok funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w naszym mieście. W bieżącym roku szkolnym podwoje tej placówki przekroczyło 418 uczniów. Dwa oddziały pierwszoklasistów po raz pierwszy zasiadły w wyremontowanych i nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych. Nowym miejscem zdobywania wiedzy jest również trójka dla trzech oddziałów siódmoklasistów, którzy dotychczas uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkich nowych i kontynuujących w tej szkole naukę uczniów i ich rodziców pani dyrektor zapewniła, że mogą liczyć na wykwalifikowanych nauczycieli, życzliwą atmosferę, podmiotowe traktowanie każdego dziecka, dbałość o wysoki poziom nauczania, wspomaganie rodziców w wychowaniu i przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa każdemu w tej placówce.
Podczas uroczystości otwierających nowy rok szkolny nie zabrakło również akcentu patriotycznego. Mianowicie w krótkiej odezwie przypomniane zostały wydarzenia z 1 września 1939 roku. A o godzinie 10.15 delegacje uczniowskie z opiekunami przeszły pod pomnik czynu zbrojnego, gdzie zostały złożone kwiaty i oddano hołd bohaterom II wojny światowej. Byliśmy również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Serdecznie witam w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018-2019. Bardzo, myślę, że interesujący rok, następny rok reformy szkolnictwa. No i czego można się spodziewać nowego w tym nowym roku w naszej szkole? No przede wszystkim mamy 3 klasy pierwsze, z czego się bardzo cieszymy. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące inwestycji, to do końca roku jeszcze będziemy tutaj kończyli inwestycję związaną z salą gimnastyczną w związku z termomodernizacją. Tam też mają być wymienniki ciepła i wentylacja. No i dostaliśmy również pieniądze z Ministerstwa Rolnictwa na elewację naszego internatu. Mam nadzieję, że do końca tego roku kalendarzowego uda nam się elewację dokończyć. Także serdecznie zapraszam jak zwykle wszystkich zainteresowanych do naszej szkoły. Myślę, że warto tutaj trafić. No i to, co jeszcze bardzo ważne, o czym nie możemy zapomnieć, to nawiązanie współpracy z Grupą Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle, dzięki czemu będą dodatkowe jakieś możliwości, z których będą mogli korzystać nasi uczniowie. Myślę, że najważniejsze tutaj jest to, co przedstawił przedstawiciel Grupy Azoty, ale musimy też pamiętać, że przy każdych uroczystościach Grupa Azoty również będzie się włączała, dając nam jakieś możliwości związane chociażby z upominkami czy z nagrodami, jeżeli byłyby to jakieś konkursy. Jest to na pewno coś, co nam przyniesie dużo zadowolenia, a wszystkim kibicom Zaksy na pewno dużo satysfakcji. Serdecznie Państwu dziękuję. Na zakończenie naszej wędrówki po szkołach zajrzeliśmy do szkoły podstawowej numer 2. Dzisiaj 3 września. Rozpoczęcie roku szkolnego. W szkole podstawowej numer 2 w Głubczycach mamy 383 uczniów. Są też oddziały klas siódmych, a w klasach pierwszych mamy 42 uczniów i klasę pierwszą A i pierwszą B. W tym roku także mamy nowe boisko szkolne. Jest to boisko tartanowe o wymiarach 20 na 40 metrów. Typowe boisko do piłki ręcznej. Na tej samej murawie znajdują się także 2 boiska do piłki siatkowej i 2 boiska do piłki koszykowej. Obok znajduje się boisko trawiaste o wymiarach 32 metry na 16,5 i jest to boisko do piłki nożnej. Jako dyrektor szkoły podstawowej życzę wszystkim uczniom, a przede wszystkim uczniom klas pierwszych, ażeby czuli się dobrze w naszej szkole i żeby w tym roku mieli same sukcesy, a rodzicom życzę dumy z ich dzieci. Dziękuję za uwagę. Rok szkolny się rozpoczął. Zapytaliśmy więc starostę Głubczyckiego, Anitę Juchno, jak przebiegają prace termomodernizacyjne na budynku Głubczyckiego Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry Państwu. Powoli dobiegają do końca prace remontowe na terenie naszego Liceum Ogólnokształcącego. Co prawda wykonawca jeszcze tam wykańcza część prac, ale my mam nadzieję, że do połowy września zostaną wszystkie roboty zakończone i będziemy mogli przystąpić do czynności odbiorowych. Szanowni Państwo, ja bym dzisiaj chciała przypomnąć Państwu historię tego projektu, tej naszej inwestycji powiatowej, ponieważ pojawiają się pewnego rodzaju dezinformacje, mieszkańcy pytają, w związku z tym chciałabym to dzisiaj uczynić. Otóż projekt jest dofinansowywany ze środków unijnych. Rozpoczęliśmy pierwsze czynności przygotowawcze do tej inwestycji już w 2015 roku.
Oczywiście, jak wszystkie procedury, wymagało przygotowania to audytu energetycznego, studium wykonalności, projektu technicznego. To trwało. Przygotowanie zajęło nam około 2 lat po to, aby z końcem 2016 roku przystąpić do konkursu, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przystąpiliśmy do projektu wspólnie z partnerami subregionu południowego, 3 powiaty, 12 gmin, potężny projekt. Przebrnęliśmy przez 4 etapy oceny konkursu i w grudniu 2017 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego. Taka była historia związana właśnie z tym projektem, który w tej chwili już powoli dobiega do końca. Chciałabym również zaznaczyć, że całość tych prac związanych z renowacją elewacji odbywało się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Oczywiście w niektórych przypadkach wydłużało trochę czasowo, ale wyszło wszystko przepięknie. Już Państwo możecie dzisiaj podziwiać nową, odrestaurowaną elewację naszego przepięknego liceum. Tak jak powiedziałam, dotowane w części ze środków unijnych, żadnych innych, pozostała część, czyli ten wkład własny, stanowi wkład budżetu powiatu. Zaawansowanie, Szanowni Państwo, robót jest już w tej chwili na poziomie około 85%. Powoli dobiegają końca prace związane z pokryciem dachowym, zostały już docieplone stropodachy, została wymieniona stolarka okienna, stolarka drzwiowa. Część starej sali gimnastycznej już można zobaczyć, jest w pełni zakończona. Również wymieniliśmy kotły ciepła, zostały zainstalowane pompy ciepła. Wszystko to ma służyć poprawie efektywności energetycznej, która oprócz tego, że wizualnie poprawia efekt tej naszej głubczyckiej perełki, bo jest to przepiękny nasz głubczycki obiekt, to również ma zmniejszyć i poprawić efektywność tutaj, kosztową efektywność energetyczną. Informacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawi nam niestrudzony kapitan Waldemar Hołownia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 20 sierpnia do 2 września na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy łącznie 34 zdarzenia. I było to 16 miejscowych zagrożeń oraz 18 pożarów. 22 sierpnia po godzinie 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego przed rondem na drodze krajowej nr 38. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży zastano samochód marki Kia przy drożnym rowie kołami do góry. Samochodem podróżowały 2 osoby. Kobieta opuściła pojazd o własnych siłach, natomiast kierującemu mężczyźnie pomogli wydostać się z pojazdu strażacy. Mężczyznę następnie przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala. Działania straży polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdu leżącego w rowie, wyciągnięciu poszkodowanego z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych. Również 22 sierpnia przed godziną 20 doszło do pożaru w budynku gospodarczym przy ulicy Grunwaldzkiej w Głubczycach. Pożar objął również swoim zasięgiem zewnętrzną elewację budynku oraz część podbitki dachowej. W wyniku podjętych działań gaśniczych pożar nie rozprzestrzenił się na część mieszkalną budynku. Działania straży polegały na podaniu 3 prądów wody, oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń oraz sprawdzeniu kamerą termowizyjną pokrycia dachowego budynku. 26 sierpnia przed godziną 2 w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego marki Volkswagen na drodze w okolicach Klisina. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdu za pomocą klinów i podpór ratowniczych, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, następnie z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych, ewakuacji kierowcy na zewnątrz pojazdu i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego oraz odłączeniu zasilania z akumulatora i oświetleniu miejsca zdarzenia. Ponadto w tym okresie pomagaliśmy wyciągnięciu psa szczeniaka, który wpadł do studni w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego. Gasiliśmy pożary stert słomy i bali ze słomy wysokiej
Nikazanicach, Branicach oraz Jakubowicach. Gasiliśmy pożar lasu między Chrustnem a Ciermięcicami. Gasiliśmy pożary traw i śmieci w Głubczycach oraz w Łodzininie. Udzielaliśmy pomocy osobie poszkodowanej, która uległa wypadkowi, poruszając się quadem w okolicach Dzierżkowic. Usuwaliśmy plamę oleju na drodze w Głubczycach oraz pomagaliśmy wyciągnąć konia z przydrożnego rowu w Dzierżkowicach. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. W minionym tygodniu Głubczycki Urząd Miasta odwiedziła delegacja z partnerskiego miasta z Barasz na Ukrainie. Szanowni Państwo, zwracam się do widzów telewizji Pogranicze, Głubczyckiej Telewizji i chcę poinformować, że z okazji uroczystości dożynkowych, gminnych uroczystości dożynkowych, które odbywały się w Gadzowicach w tym roku, odwiedzili nas goście z partnerskiego miasta Głubczyc z Baraża. Przyjechało czworo przedstawicieli z Baraża, w tym dwoje, którzy reprezentują Radę Miejską w Zbarażu. To jest pan Roman Tokar oraz pani Irena Demczuk, a pozostałe dwie panie, bo taki jest skład tej delegacji, reprezentują taką instytucję o nazwie Narodowy Rezerwat Zamki Tarnopolszczyzny. Jest to agenda Ministerstwa Kultury Ukrainy z siedzibą w Zbarażu, która zajmuje się zamkami na Tarnopolszczyźnie. Uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych, a ponadto jeszcze przez kilka dni staraliśmy się im pokazać Głubczyce, zapoznać z naszymi instytucjami, tymi gminnymi, ale nie tylko. No, pooglądali, jak wygląda miasto. Natomiast jeśli chodzi o wrażenia, to poprosimy za chwilę przedstawicieli naszych gości do tego, aby spróbowali podzielić się tymi wrażeniami. Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy, bardzo radzi być tutaj w Głubczyce, nasza delegacja ze Zbarażu. Ja jestem Irena Demczuk, przedstawiam tutaj Radę Męską i chcę zaczytać takie pozdrowienie dla pana Adama Krupy od mera naszego miasta Romana Polikrowskiego. Шановний пане Адам Крупа, прийміть найщиріші вітання від імені Збаразької міської ради та від себе особисто з нагоди святкування свята жнив. Кожне зернятко, що впало на добрий ґрунт і отримало гарне піклування від Бога і людини, принесло свій плід. Тримаючи в руках зерна нового врожаю, відчуваємо особливий стан душі, що зробив хорошу справу. Шана усім вашим людям, для яких вирощування хліба стало уже справою життя, а любов до землі передається із покоління в покоління. Свято обжинок – це свято родючості і сімейного достатку. Тож щиро бажаю кожній родині вашого міста здоров'я, процвітання, життєвих гараздів і Божого благословіння. Нехай з року в рік земля віддячує вам щедрими врожаями, а кожен житель і гість міста Глубчице носить свою частку, його розвиток і добробут. Нехай квітне і розбудовується Глубчице, повниться щастям і добром кожен дім. Нових успіхів та перемог, здобутків та ідей. З повагою, міський голова з Баража Роман Полікровський. Щиро вдячні пану Адаму Крупі, Едварду Волошину, Казиміжу Бедрію та Казиміжу Наумчику за таке хороше запрошення нашої делегації до міста Глубчице і на дожинки. Дякуємо вам за велику можливість, що відвідали свято дожинки, побачили інституції, які працюють в місті Глубчице, познайомилися з господаркою міста, познайомилися з проектами, які тут впроваджуються у місті. Віримо в те, що наша співпраця між містом Збараж і містом Глубчице в майбутньому принесе хороші плоди. І щиро вам дякуємо. Шановне панство, я представляю інституцію, яка є національний заповідник замки Тернопілля,
яка опікується замками по всій Тернопільщині. З представниками Глубчиці, то є з паном Казимиром Бедрієм, з Едвардом Волошиним, з Казимиром Наумчиком, ми заключили співпрацю між нашими установами. І ми вже не вперше сюди приїжджаємо на запрошення мерії міста Глубчиці. Ми приймали участь у міжнародному фестивалі «Шопок» у селі Учеховіче, де Україна виборола перше і третє місця. Ми привозили сюди виставку церкви, які ми тут їх представляли в музеї побуту міста Глубчиця. Ми хочемо започаткувати ще більшу співпрацю, щоб знати, як і навчитися тих проєктів, щоб вони потім втілилися в життя. Нас сьогодні прийняли. Тут дуже приємно, дуже щиро, в нас дуже гарний побут, нас скрізь возять на екскурсії, нас познайомили з керівниками установ. І тут є такі проекти, які в нашому місті Збаражі, в принципі, немає. І ми хочемо навчитися того всього, через що ми з тим і приїхали сюди. Ми дуже дякуємо за ті екскурсії, за ту сердечність, з якою нас приймають, за ті всякі подарунки, за ті презенти, які нам презентували. І дуже гарне місто, дуже гарні, приємні люди. Особливо пан Волошин, він такий сердечний, він нам показав наші свої всі ті знімки. Він шанує пам'ять про своїх батьків. І я так само дуже тішуся, бо мої батьки так само є уродзони в Польщі. І дуже хотіли колись вернутися сюди на свою батьківщину, але їм не вдалося. То тепер я приїхала сюди і дуже рада з того, що нас так щиро і гарно тут приймаємо. І ми бажаємо вам і щастя, і успіхів, і щоб ви ще більше розвивалися і надавали нам ту допомогу, якою ми потребуємо. День добрий. Мене звати Ольга Поліщук. Я також представляю Національний заповідник замки Тернопілля. Моя посада – екскурсовод. Я працюю не тільки з українськими туристами, але також і з польськими. Тому сьогодні, в першу чергу, я приїхала сюди вже не вперше для того, щоб навчитися польської мови і дуже добре проводити наших туристів саме із не тільки з України, але й з Польщі. Ще раз переконуюся в тому, не вперше, що наскільки тут дуже добрі люди. Так, я приїжджаю сюди вже як до своєї родини. От. І надіюся, що це не вперше і не востаннє. Багато позитивних таких моментів я бачу, які потрібно вчитися нашій державі і нашій, звичайно, що організації. Приємно було вражено, як проходить у вас сесія, де ми були учасниками, наша делегація, як ми відвідували різні установи, наскільки люди є патріотами своєї справи і вони вміють то робити на 5 балів. Я також дуже хочу навчитися краще спілкуватися польською мовою. І вже коли приїду сюди в третій раз, то буду на телебаченні у полі мовити тільки по-польську. От, бажаю всім в першу чергу здоров'я, віри, надії, любові, щоб зранку ми прокидалися і тішилися щоденно спереді, і зі спокоєм, і любов'ю, надією лягали спати. Тому надіюся, що скоро ми знову побачимося, і не тільки тут, але й у нас. Бо 8 лютого наступного року наш заповідник святкує 25 років. І всі люди, з якими ми познайомилися за ці дні, ми вас запрошуємо до нас. І будемо намагатися також не гірше вас прийняти, як ви нас. Дякую дуже. Доброго дня, шановні панове. Тих кілька днів, що ми тут перебували у вашому місті, мене дуже вразило. Вразило з багатьох точок, в багатьох випадках мене дуже, як кажуть, приємно здивувало відношення поляків до українців. Воно настільки позитивне, що я його не очікував, чесно кажучи. Мене здивувало те, що після вступу в унію дуже багато в господарці міста зроблено. Мене це дуже сильно здивувало, і ми б приїхали для того, в тому числі, щоб і прийняти досвід ведення їхньої господарки.
Особливо цікаво, ну, для нас це цікаво, як залучалися інвестиційні кошти з Унії. І ось це ми, я кажу, хочемо трошки повчитися у вас, щоб ми були, як би сказати, щоб ми багато що вже знали, що ви робили, як ви робили, щоб ми були готові, бо ми надіємося, що ми колись теж будемо, вступимо в Унію, в Європейський Союз. Я би ще хотів дуже подякувати за цей теплий прийом всім тим, хто з нами в ці дні був. Я би хотів подякувати польському народу всьому теж за те, за ту підтримку, яку він надає нам у наш тяжкий час для України. І хочу побажати всім вам, громаді міста Глубчиця, всім полякам, всього найкращого, всього-всього найкращого і спокою, миру. В останнім часі до нашої редакції дотарло кілька питань. Co stało się z figurą świętego Jana Chrzciciela, która od zawsze stała na budynku przy ulicy Sobieskiego? Pytanie to zadaliśmy Barbarze Piechaczek, dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Dzień dobry, witamy Państwa. Ponieważ wiele z Państwa jest osób zainteresowanych dziejami świętego Jana Chrzciciela z kamienicy przy ulicy Sobieskiego, mogę podać tylko takie informacje, że wszelkie nasze działania zmierzające w kierunku wykonania kopii 3D, no jak gdyby spełzły na niczym, ponieważ jest to proces bardzo drogi, a poza tym część tego materiału jest bardzo krótkotrwała. Musielibyśmy to wyciąć w materiale, który jest stosunkowo drogi i poradzono nam, aby sprawdzić możliwości i ceny wykonania kopii silikonowej. Myślę, że to jest kilkanaście tysięcy złotych taka kopia, natomiast sam proces konserwacji na pewno podobnie. Mówię to dlatego, że poproszono mnie o pomoc w jakimś tam uzyskaniu informacji, ponieważ święty Jan jest przechowywany grzecznościowo przez firmę, która wykonywała projekt remontu tej elewacji. Ma tam dobre warunki. Panie konserwatorki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków widziały rzeźbę, natomiast rzeźba nie nadaje się nawet po konserwacji do powrotu na elewację, bo tego nie wytrzyma, więc jedyną taką ścieżką czynnościową to jest wykonanie jej kopii i zamieszczenie na elewacji kopii. Metody są dwie. Powinno być tak, że najpierw się robi konserwację, potem z niej się robi formę silikonową i robi się kopię, bo odwrotnie byłoby to dużo trudniej. I czekamy na panią konserwator, która jak znajdzie czas, bo teraz ma bardzo dużo pracy, żeby ją obejrzeć i ocenić mniej więcej, ile potrzeba pieniędzy na jej konserwację, bo tak jak wiemy, rzeźba jest własnością wspólnoty, no, z którą się zastanowimy, jaką procedurę przyjąć co do losu tej rzeźby. Myślę, że jakoś takimi wspólnymi siłami rozwiążemy ten problem, że zrobimy i konserwację, i kopię, i wiem, że i wspólnota też się nie uchyla, że część kosztów też jest w stanie się dołożyć. Miasto obiecało, że też coś dołoży. No postaramy się to jakoś rozwikłać, może w przyszłym roku nam się to uda, ale wszystkich jak gdyby uspokajam, jest w bardzo dobrych rękach i w dobrym stanie, co nie znaczy, że to nie trwa długo, no ale tak czasami po prostu musi być. Jeżeli są pieniądze, no to nie ma osób, które to mogą zrobić, bo są wszędzie zajęte pracami wcześniejszymi. W minioną sobotę w Głubczyckim Mechaniku spotkali się absolwenci z 1978 roku. A zatem można by całkiem śmiało powiedzieć 40-letni maturzyści. Kochani, zostałem zobowiązany przez grupę organizacyjną tego naszego zjazdu, aby wszystkich tutaj przywitać i otworzyć to nasze spotkanie po 40 latach.
absolwenci, rok 1978. Także w imieniu własnym i wszystkich tutaj, naszych tutaj kolegów, chciałem serdecznie wszystkich przywitać, w szczególności jeżeli chodzi o nauczycieli, naszą kochaną panią wychowawczynię, panią Teresę Przybyłę, która przez 5 lat nami się opiekowała, a nadto również miała z nami zajęcia matematyki. Z obecnych również tutaj jest zaproszony pan profesor Jan Wac, który nie uczył nas tylko fizyki, ale przede wszystkim myślenia. Jako pierwszy prowadził testy, co spowodowało, że musieliśmy troszkę tutaj myśleć i to, które, co jest w chwili powszechne, to było wtedy czymś takim wyjątkowym. Serdecznie witam wszystkich kolegów, którzy tutaj dzisiaj dotarli, którzy mogli tutaj dotrzeć. Również witam serdecznie to osoby towarzyszące. Także grupa inicjatywna, która podjęła się zorganizowania tego zjazdu, próbowała dotrzeć do innych naszych tutaj kolegów. No nie było to na tyle skuteczne, bo niektóre obowiązki pracownicze, rodzinne spowodowały, że nie mogli się tutaj zgłosić. No niestety część z naszych kolegów już tutaj odeszła. Jak Państwo tutaj wiecie, nie żyje Adaś Grzeszczuk, nie żyje Rysiek Kalita, nie żyje Jasiu Sodzański, odszedł również Bronek Załuski. Odeszło również paru innych naszych nauczycieli, nie ma ich obecnie tutaj z nami. Z tego powodu nam jest serdecznie tutaj akurat przykro. W związku z tym, aby tutaj, proszę Państwa, uczcić ich pamięć, ja proponuję, aby tutaj minutą ciszy ich tutaj obecną nieobecność w jakiś sposób akurat uczcić. W związku z tym tak myślę, że to będzie takie godne akurat wspomnienie o nich. Zawsze będziemy o nich pamiętać. Musieliśmy oczywiście poprosić również do tablicy wychowawczynię tej klasy, panią Teresę Przybyłę. Chciałam serdecznie podziękować moim wychowankom sprzed 40 lat, którzy zdawali maturę, za zaproszenie. Cieszę się, że ich tak dużo tutaj jest. Widzę, że wszyscy wyrośli na porządnych, bardzo porządnych obywateli. Na tym wszyscy są zadowoleni. Ja dużo pamiętam o tej klasie, bardzo dużo. Była bardzo dobra klasa, zazdrościli, że mam taką dobrą klasę. Nie sprawiali kłopotów wychowawczych, naprawdę. Tylko na maturę się spóźnił pan Junka i pan Kuczkowicz na tym. Oni do dzisiaj są niezdyscyplinowani, także... Bo samochód im nie zapalił, ale zdążyli. Ale zdążyli na tym. A ta klasa naprawdę była bardzo zdyscyplinowana, bardzo byłam z niej zadowolona. No i myślę, że oni też. Dziękuję. Jeżeli chodzi o program dzisiejszego spotkania, to bliżej tutaj akurat grupa inicjatywna będzie, która tutaj logistycznie się tym zajmuje. W związku z tym może ewentualnie przekażę tutaj Mietek, ty jesteś najlepiej zorientowany w tak. Jeżeli chodzi o programie, to tutaj ci przekazuję pałeczkę. Był wyraźny podział ról, no bo nie mogły te obowiązki spaść oczywiście tylko na jednego, więc dzisiejsze, myślę, miłe spotkanie w tym naszym towarzystwie przy udziale naszych kochanych nauczycieli ma taki porządek, że za chwilę wejdziemy na salę, na świetlicę. Będzie pokazana taka krótka prezentacja z naszych dawnych szkolnych czasów. Na podstawie zdjęć będzie zaprezentowany taki krótki filmik, myślę, że opatrzony dobrym komentarzem. Poznamy tam na pewno siebie sprzed kilkudziesięciu lat i będzie to na pewno miłe, sympatyczne wspomnienie. Następnie zwiedzimy przy udziale dyrektora szkoły, pana Jana Łaty, zwiedzimy szkołę, obecne warsztaty, internat.
I po tym spotkaniu myślę, że nasza wychowawczyni przeprowadzi jeszcze z nami taką lekcję wychowawczą, sprawdzi obecność i tutaj i myślę, że to będzie takie, no, takie wspomnienie z dawnych lat. No, po tym spotkaniu przejdziemy do Marysieńki, to jest nasz lokal z dawnych czasów, tam mamy wspólny obiad, no i już takie bardziej towarzyskie spotkanie wspólne między nami, tutaj kolegami, po tych 40 latach od zakończenia szkoły. Myślę, że spotkanie będzie udane i będziemy pamięcią do niego wracać. Park miejski w Głubczycach zakwalifikowany jako najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego. Więcej na ten temat powie nam Magdalena Grzywna, pracownik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego przy Urzędzie Gminy w Głubczycach. Szanowni Państwo, w imieniu gminy Głubczyce jest mi niezmiernie miło poinformować, iż nasz park miejski w Głubczycach zakwalifikował się do konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego w 2018 roku. Oczywiście już bardzo się z tego cieszymy, natomiast liczymy na więcej, dlatego też serdecznie zachęcamy Państwa do głosowania. Głosować można poprzez stronę internetową www.przestrzeń.opolskie.pl, wchodząc w zakładkę głosowanie. Głosować mogą wszystkie osoby pełnoletnie, podając jedynie swojego maila, imię oraz numer telefonu. Swój głos możemy oddać w trzech kategoriach. Na najlepszy obiekt użyteczności publicznej, najlepszą przestrzeń publiczną, w której znajduje się nasz park, oraz najlepszą przestrzeń publiczną dziesięciolecia. Głosowanie odbywa się do 12 września bieżącego roku, także serdecznie Państwa zachęcamy. Głosujmy na nasze miasto, głosujmy na nasz wspaniały park. Podczas głosowania można udostępniać swoje komentarze. Najciekawsze komentarze będą nagrodzone przez Marszałka Województwa Opolskiego. A teraz mamy dla Państwa zaproszenie. Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach oraz Głubczycka Rada Seniorów serdecznie zapraszają na koncert Senioralia, który odbędzie się w niedzielę 9 września o godzinie 16 w Amfiteatrze Miejskim. Zagrają dla nas Starsi Panowie dwaj. Wstęp wolny, zapraszamy. I w tym miejscu przyszedł czas na dobry pomysł na życie. Szczęście przychodzi chętnie do domu, w którym panuje dobry nastrój. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Żegnam się i do zobaczenia.